Witam Państwa na kolejnym spotkaniu. Od razu też przywitam naszego gościa, ojca Jarosława Kopczaka, dominikanina, który jest profesorem na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Ojcze, od razu może zasnąłem. Też z poślizgiem, bo rok pontyfikatu, jakby rocznica minęła już parę miesięcy temu, ale nie. Czyli pontyfikat papieża Franciszka po roku, znaczenie dla Kościoła, dla świata, dla każdego z nas, dla mnie, dla Ciebie. Może, ja sobie przygotowałem coś takiego, może nie wiem na ile to ojcu, bo ojciec ma swoją linię, że tak powiem, na swojej wypowiedzi, swojej prelekcji. Ale ja chciałem tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę, może na dwie. Przeinaczanie wypowiedzi papieża Franciszka. To najbardziej taka znana, głośna. Zdanie prawdziwe brzmiało tak, znaczy brzmi, jeśli ktoś jest homoseksualistą, poszukuje Boga, ma dobrą wolę, kimże ja jestem, aby go osądzać. A przeinaczenie, kim ja jestem, żebym osądzał gejów. I to poszło w domenę społeczną, prawda? To przeinaczenie. Potem zaczęli nawzajem siebie cytować i tak dalej, nie? Czyli jest... Majstrowanie przy tekście. No de facto tak. Przy okazji, właśnie, czego się można spodziewać po Ojcu Świętym Franciszku, prawda? Jakie, nie wiadomo, no może nawet celibat wymyśla, bo jeszcze coś tam wymyśla, prawda? Że taki będzie. Ale to jest potem, kiedy się okazuje, że to jest jedna wielka pomyłka, prawda? To co byśmy chcieli wcisnąć poprzez mass media, mówię o tych mass mediach, no, tego nurtu socjalizmu liberalnego, no, czy libertyńskiego. Prawda? To potem jest atak na to, że atak na osobę papieża, że on tego nie robi. Prawda? A tak się zapowiadał, nie? Czyli dobrze się zapowiadał. Według mnie dobrze się zapowiadał, ale to już nie jest taki ładny, jak kiedyś. I druga rzecz, o której chcę wspomnieć, to jest to oblanie de facto no, kalumniami ojca Franciszka, już nie mówiąc o tej wypowiedzi, nie wiem, pseudo-artystki, no może artystki, prawda, jak on współpracował, on to znaczy ojciec Franciszek, współpracował z Huntą Argentyńską i niedawno wyszła książka Nello Scavo, który jest dziennikarzem śledczym włoskiego dziennika Avvenire. On bardzo sceptyczny był wobec, że tak powiem, tych różnych informacji dotyczących jeszcze dzisiejszego papieża. Niemniej zaczął prowadzić śledztwo swoje dziennikarskie i w efekcie powstała książka, która ma tytuł Lista Bergoglio. Bo łatwo sobie, ja myślę tak, że to jest, ja jeszcze książki nie czytałem, nie wiem czy ona już wyszła w Polsce, chyba nie wiem. Lista Bergoglio, ocaleni przez Franciszka w czasach dyktatury. Historia nigdy nie opowiedziana. Ja to sobie wyobrażam w ten sposób, że dobrze, rządzi junta w Argentynie. On pomaga. Ale bez sensu jest też chwalić się, że pomaga, bo przestanie za chwilę pomagać. Poza tym, no nie mnie to sądzić, ale to jest i skromność tej osoby, prawda? Więc jest mało materiałów na to, ile on ludziom pomógł, natomiast jest łatwo rzucić kalumnię, prawda? Że współpracował z Huntą. No, różnie dobrze, co prawda może jest to, że tak powiem, jeden nawet most. Jeżeli współpracują, to nie miał innego wyjścia. Ale no nie, no, może to co powiem, to jest taki o jeden most za daleko, no ale Jan Paweł II, kiedy przyjeżdżał do Polski, to co, współpracował z Huntą? Można powiedzieć, że współpracował, bo nie miał innego wyboru. Takie... Natomiast się okazuje, że po prostu no, wiele dobrego zrobił. To ja tyle, ojcze, mojego gadania. Ja sobie tutaj siądę gdzieś na boczku, żeby nie przeszkadzać. Okay.
Dobrze. Bardzo dziękuję panu Strzebońskiemu za to zaproszenie. Witam serdecznie wszystkich. Temat, ja bardzo z tego zaproszenia się cieszę, bo to zmusiło mnie samego do przemyślenia sobie pewnych rzeczy i sformułowania pewnych tez, bardziej systematycznego. Rozumiem, że tak jak pan prezes powiedział na początku, każdy z nas ma swoją wizję papieża, bo papież jest taką osobą, że jest najwyższym zwierzchnikiem przełożonym w Kościele, więc każdy z nas ma osobisty stosunek do niego i ma swoje podejście, swoje pytania. Więc rozumiem to moje przedłożenie jako taką propozycję pewnych punktów, przypomnienie pewnych rzeczy i ewentualnie otwarcie dyskusji, która potem nastąpi. Zacznijmy więc. José Mario Bergoglio jest pierwszym papieżem Amerykaninem z kontynentu amerykańskiego. Jest pierwszym papieżem nieeuropejczykiem od VIII wieku, kiedy papieżem był Syryjczyk. I jest pierwszym papieżem jezuitą, jest pierwszym papieżem zakonnikiem od mniej więcej 150 lat, od połowy XIX wieku. Więc dużo jest tych momentów pierwszy i możemy wyobrażać sobie, że z natury rzeczy ktoś, kto jest tak inny od tych osób, które do tej pory sprawowały urząd Piotrowy, wniesie do niego coś nowego. I myślę, że to jest jakby pierwsza rzecz, że ta fascynacja mediów papieżem Franciszkiem, która niewątpliwie miała miejsce, że on zyskał te swoje 5 minut w mediach światowych, został w roku 2013 człowiekiem roku tygodnika Time. To w dużej mierze miało do czynienia z tą nowością. Spróbuję przypomnieć kilka faktów dotyczących tej nowości, czyli krótko mówiąc, kim jest José Bergoglio. Urodził się w 1936 roku w Argentynie, w Buenos Aires, czyli ma w tym momencie 78 lat. Został więc wybrany jako osoba 77-letnia, bardzo, prawda, zdrowy, ale w bardzo podeszłym już wieku. W 1958 roku wstąpił do zakonu jezuitów, czyli miał 22 lata. I w zakonie jezuitów przeszedł bardzo różnorodną formację. W Chile studiował nauki humanistyczne, potem niedaleko w kolegium jezuickim, niedaleko Buenos Aires, obronił licencjat z filozofii. Potem w Santa Fe studiował literaturę i psychologię. W międzyczasie był nauczycielem literatury i psychologii. W latach późnych 60. studiował teologię na Wydziale Teologicznym w San Miguel. Nigdy nie zrobił doktoratu. Pozostał na poziomie tego licencjatu kościelnego, co nie przeszkodziło mu w sprawowaniu ważnych stanowisk zarówno w prowincji jezuitów, jak i w kościele w Argentynie. Do tego stopnia, że nazywano go nawet od czasu, kiedy został prowincjałem jezuitów w Argentynie, nazywano go głową argentyńskiego kościoła, zwracając uwagę na jego znaczenie, a został prowincjałem, mając, co jest istotne, 37 lat, prawda? Więc był bardzo młodym człowiekiem. Święcenia kapłańskie przyjął w 69 roku, czyli mając 33 lata. Również dla jezuitów to jest
To jest ze względu na ten długi okres formacji, to jest dosyć normalne. Prowincjałem został w 73 roku, wcześniej był mistrzem nowicjatu, w 73 roku i był prowincjałem przez 6 lat. W czasie jego prowincjalatu, kiedy był prowincjałem jezuitów w Argentynie, mieliśmy do czynienia właśnie z rządami junty. To są przede wszystkim lata 76-82, które mniej więcej zakończyły się przegraną wojną o Falklandy z Wielką Brytanią, w której, jak zresztą pamiętamy, bardzo ważną rolę mediacyjną odegrał Jan Paweł II, który generalnie odbył taki tur samolotowy, miał zaplanowaną wizytę w Wielkiej Brytanii i wszyscy mu mówili, że powinien odwołać, wobec tego, że Wielka Brytania jest w stanie wojny, powinien odwołać wizytę w Wielkiej Brytanii. Jan Paweł II zrobił dokładnie odwrotnie. Pojechał do Wielkiej Brytanii, spotkał się wtedy z królową i z Margaret Thatcher i nie wracając do Watykanu, na pokładzie samolotu załatwiono konieczne pozwolenia, poleciał od razu do Argentyny. I w Argentynie spotkał się również, ja już nie pamiętam na jakim poziomie to były spotkania. I między innymi ta mediacja przyczyniła się do tego, że ta wojna zakończyła się w miarę szybko, bez jakiejś wielkiej eskalacji. Z czasów, tak jak wspomniał pan prezes, z czasów tego prowincjalatu José Bergoglio w Argentynie pochodzi oskarżenie o współpracę z juntą wojskową. Z juntą, która, pamiętajmy, rzeczywiście w tych krajach Ameryki Łacińskiej była niesłychanie krwawa i niesłychanie okrutna. To nawet nasza wojna jaruzelsko-polska nie daje wyobrażenia o metodach zarówno junty w Chile, jak i junty argentyńskiej. Pamiętamy, że tam typowe były tortury za pomocą prądu elektrycznego. Torturowano tych młodych komunistów, czy maoistów, czy często po prostu działaczy jakichś organizacji praw człowieka za pomocą prądu elektrycznego i prętów podłączonych do prądów elektrycznych, prawda, w przypadku kobiet i mężczyzn. To było coś niesłychanie okrutnego. Plus oczywiście ofiary znikały. Były, jak już teraz wiemy, wyrzucane z samolotów nad oceanem. I mówi się nawet o kilku tysiącach tego rodzaju zaginionych osób. Nie wiemy, czy gdzieś są pochowane, czy to są ciągle jeszcze tak zwane babcie z Plaza Mayor, ciągle przypominają losy tych zaginionych młodych ludzi. Także rzeczywiście sytuacja była absolutnie tragiczna. Kardynał Bergoglio został oskarżony o współpracę w 2005 roku. Wtedy wyszła książka, którą napisał Horacio Werbicki. Jest to zresztą dziennikarz śledczy, który dawniej był związany z peronistowską organizacją partyzancką Montoneros. I reportaż został oparty na... Pamiętamy, że główne oskarżenie dotyczyło tego, że w pewnym momencie junta porwała dwóch młodych jezuitów, którzy pracowali w slumsach. I między innymi książka została oparta na relacji jednego z tych jezuitów, Franca Jalitza, który uważał, że jego przełożeni, czyli właśnie w tym czasie Bergoglio, donosił na nich wojskowym i oskarżył ich o terroryzm. Jalix, który mieszka w tym momencie w Niemczech, wycofał się później z tych oskarżeń.
okazało się, że zarzuty czy dokumenty, którymi można by było podeprzeć te zarzuty, są bardzo wątłe, bardzo kiepskie. Tam tak naprawdę jedyny pewny dokument, jak teraz to wynika, to była wzmianka urzędnika MSZ-u w pewnym momencie wobec tego młodego jezuity, że to kardynał sugerował, żeby nie dawać Jaliksowi zgody na przedłużenie ważności paszportu podczas pobytu zagranicznego. To było na tej zasadzie, po prostu nic bardzo poważnego. Cały szereg poważnych osób zaangażowanych wówczas w obronę praw człowieka i w walkę z juntą argentyńską, a więc laureat pokojowej Nagrody Nobla Adolfo Pérez Equivel, znany argentyński sędzia German Castelli, który zajmował się zbrodniami junty z tych lat. Wszyscy oni uważają, że zarzuty pod adresem Bergoglio są całkowicie fałszywe i pozbawione jakichkolwiek podstaw. Po wyborze papieża pamiętamy, że rzecznik Watykanu Federico Lombardi ustosunkował się do stawianych Bergogliowi zarzutów o związki z juntą i przedstawił stanowisko Watykanu, że te zarzuty są bezpodstawne. Bergoglio zresztą doprowadził do tego, że Kościół argentyński przeprosił Argentyńczyków za to, że zrobił niewystarczająco dużo w czasie tak zwanej brudnej wojny, że wystarczająco nie chronił ludzi przed juntą, czy nie prowadził mediacji. I równocześnie 20 marca 2013 roku właśnie ten Franz Jaliks, mieszkający teraz w Niemczech, opublikował na stronach internetowych swojego zakonu oświadczenie, w których zaprzecza informacjom, jakoby on i jego brat zakonny byli zadenuncjowani przez ówczesnego prowincjała. Jaliks oświadczył, że pierwotnie skłaniał się do takich podejrzeń, ale po licznych późniejszych wyjaśnieniach i rozmowach uznał, że nie miały one podstaw. Prawda? A więc to jest jedna z tych sytuacji, kiedy gdzieś jakieś podejrzenie, o czym mówił pan prezes na początku, powoduje całą taką kampanię dezinformacyjną i kłamliwą. Teraz wiemy coraz więcej o tym, że Bergoglio na terenie swojej rezydencji ukrywał ludzi poszukiwanych przez juntę, pośredniczył w załatwianiu im jakichś lewych paszportów, lewych dokumentów. Znamy takie rzeczy doskonale z Polski, z czasów stanu wojennego. Niemniej Bergoglio za każdym razem, kiedy mówi o latach 70., mówi o nich z bólem i z trudem. To wynika z kilku rzeczy. Otóż pamiętajmy o tym, że w swoim wywiadzie La Civiltà Cattolica Bergoglio tak mówił o tamtych czasach. Na początku moje jezuickie rządy miały wiele wad. To był trudny czas dla towarzystwa. Zniknęło całe pokolenie jezuitów. To były lata po Soborze Watykańskim II, które generalnie zmiotły dużą część prawda, zakonników, którzy przestali wierzyć, że życie zakonne ma sens. Dlatego zostałem prowincjałem, kontynuuje Bergoglio, będąc jeszcze w młodym wieku. Miałem 36 lat. To było czyste szaleństwo. Trzeba było zmierzyć się z trudnymi sytuacjami, a ja podejmowałem decyzje w sposób pochopny, nie zasięgając opinii. A więc Bergoglio w pewien sposób pośrednio przyznaje się do tego, że w tych niesłychanie trudnych czasach, kiedy z jednej strony znamy tą sytuację ze wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej z tego czasu, z jednej strony komunistyczna partyzantka, prawda, często motywowana bardzo szlachetnymi ideałami na początku, obrona
wieśniaków, obrona ludzi, walka z wojskową juntą, walka z jakąś taką właśnie prawicową dyktaturą, która też zamykała gazety, prawda, więziła dziennikarzy i tak dalej, a z drugiej strony bezwzględny, niesłychanie okrutny rząd, który posługuje się torturami i niezwykle prymitywnymi takimi, prawda, i okrutnymi metodami. I pośrodku tego Kościół, pośrodku tego księża, którzy z jednej strony, prawda, są po stronie często tych młodych, postrzelonych rewolucjonistów, ale zdają sobie sprawę, do czego może prowadzić ich działalność. Z drugiej strony, i chcą ich chronić, ale z drugiej strony mają do czynienia z wojskiem, z tymi bardzo okrutnymi metodami. Na to nakłada się kryzys Soboru Watykańskiego II. Kryzys Soboru Watykańskiego II to jest w całym świecie zachodnim, także w Argentynie, szeroko rozumiany kryzys tożsamości kapłańskiej, tożsamości zakonnej. To jest odchodzenie setek ludzi z kapłaństwa, z życia zakonnego. Jak mówi sam Bergoglio, zniknęło całe pokolenie. To pokolenie, ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, to pokolenie zniknęło także w Polsce w latach 70. Dlatego kiedy ja wstępowałem do zakonu na początku lat 80., mniej więcej przy końcu stanu wojennego, to u nas też się mówiło, że są 30-latkowie i 70-latkowie, czy 60-latkowie. Pokolenie to, które przeżyło formację w latach 70., czyli pokolenie 40-latków, które powinno nas wprowadzać w życie zakonne i pośredniczyć pomiędzy tradycją a tym, co nowym, tego pokolenia nie było. Ono zniknęło po Watykanum Secundum. W Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, we Francji, we Włoszech to było jeszcze mocniejsze zjawisko. Ja o Argentynie nic więcej nie wiedziałem. Bergoglio mówi, że u nich było tak samo. Prawda? A więc dla tych młodych jezuitów, 30-latków, którzy w niesłychanie trudnych warunkach wchodzili w życie zakonne, to było prawda, chodzenie po lodzie. Chodzenie po lodzie. Bergoglio, ci, którzy go znają, mówią, że od początku miał charakter przywódczy. Natomiast on sam przyznaje, że jako prowincjał był trudnym przełożonym. Był szorstki, był apodyktyczny, potrafił krzywdzić ludzi i jako taki przełożony Bergoglio jest prowincjałem jezuitów w tej sytuacji niesłychanie spolaryzowanego zakonu, prawda? Gdzie z jednej strony są ci młodzi jezuici, którzy jak to młodzi mówią, trzeba iść do slumsów, trzeba pracować z ubogimi, trzeba walczyć z dyktaturą, prawda? Przecież ta cała tradycja Chrystusa z karabinem na ramieniu, to właśnie stamtąd się wzięła, prawda? A więc z jednej strony mamy tak naprawdę teologię wyzwolenia, która mówi, Kościół, kapłani, księża nie mogą w tej sytuacji walki z prawicową dyktaturą zachować się obojętnie. Musimy iść do lasu, musimy być kapelanami oddziałów partyzanckich, trzeba walczyć z bronią w ręku. Z drugiej strony są ci hierarchowie, którzy rzeczywiście współpracują z juntą w sposób naturalny, bojąc się komunizmu, bojąc się przyjścia komunizmu. Prawda? Co to oznaczało, wiemy z doświadczenia kubańskiego, prawda, Nikaragua, inne kraje Ameryki Południowej. Bergoglio w tym wszystkim jest pomiędzy. Do tego stopnia jest zdecydowanym, takim właśnie zdecydowanym przełożonym, że mówi się w owym czasie w Argentynie o Bergoliani. Czyli on pociąga za sobą pewną grupę tych jezuitów argentyńskich i to są Bergoliani, prawda? A ci inni to są, prawda,
po zakończeniu prowincjalstwa w 79 roku Bergoglio tak naprawdę zostaje przez całe lata 80. przez swoich przełożonych skierowany na boczny tor. To jest wstydliwa tajemnica jezuitów. O tym, że Bergoglio po latach 70. w pewien sposób przegrał w zakonie. Jest skierowany na boczny tor w 79 roku, przez jakiś czas przebywa w Niemczech, jeszcze tam dokańcza swoje studia, po czym zostaje proboszczem i spowiednikiem w małym kościele w San Miguel, gdzie generalnie jest do końca lat 80., do czasu, kiedy w 92 roku Jan Paweł II po okresie zapomnienia wyciąga tego zapomnianego Bergoglio i mianuje go biskupem pomocniczym Buenos Aires. To jest, prawda, o tym powinien mówić jezuita, dominikaninowi nie wypada, ale wiemy skądinąd, że reakcje jezuitów na wybór kardynała Bergoglio na papieża, nazwijmy to, były nieentuzjastyczne. Wiemy skądinąd, że kardynał Bergoglio podczas swoich odwiedzin w Rzymie raczej nie odwiedzał instytucji jezuickich. Tam jest w tle tego pewna smutna i bardzo też trudna historia kościoła posoborowego. Napięć bardzo zdecydowanego przywódcy, który zajął określone stanowisko wobec tych reform. W 92 roku historia Bergoglio przyspiesza. W 92 roku jest mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires. W 97 jest promowany na arcybiskupa tej archidiecezji. W 2001 roku otrzymuje godność kardynalską. Wtedy staje się już ważnym członkiem kongregacji watykańskich. Wiemy, że podczas poprzedniego konklawy, kiedy został wybrany Benedykt XVI, był tak naprawdę już wtedy jego głównym kandydatem, a więc tak naprawdę już pod koniec pontyfikatu Jana Pawła II Bergoglio jest w kościele kimś ważnym i znaczącym. Zaczynając te swoje refleksje o Bergoglio, wspomniałem o tym, że Bergoglio wniósł pewną nowość na stolicę Piotrową. Ta nowość to niewątpliwie to, o czym powiedzieliśmy do tej pory, a mianowicie nowość jego doświadczeń, nowość zupełnie innego kontekstu, z którego on wyrasta. Powiem o tym jeszcze za chwilę, mówiąc o tak zwanej teologia del pueblo, z której w odróżnieniu od teologii wyzwolenia wyrasta nauczanie papieża Franciszka. Natomiast wypada teraz powiedzieć kilka słów o tym, jakim jest jako człowiek, jakim jest prywatnie, bo wydaje się, że w dużej mierze właśnie tych kilka jego cech, które ja sobie nazwałem niepretensjonalność, zwyczajność, skromność, ewangeliczna nietypowość, radykalizm ewangeliczny, w sposób przykuły uwagę mediów i przykuły uwagę oczu świata, prawda? Oczy świata znowu skupiły się na biskupie Rzymu. Ma to swoje minusy, o czym za chwilę zaraz wspomnę, ale cóż, należy docenić osobę, prawda? Skromnego, bardzo skromnego człowieka, który sam sobie gotował.
Po mieście poruszał się, korzystając z transportu publicznego, dlatego że mówił, że chce przebywać z ludźmi, chce rozmawiać z ludźmi. Komentatorzy, którzy opisują atmosferę Buenos Aires po tych ponad 20 latach pasterzowania Bergoglio w Buenos Aires, mówią o tym, że tam w mieście jest, w mieście, które jest stolica, prawda, to jest metropolia, jest naturalna, Bergoglio stworzył atmosferę naturalnej sympatii dla księży. Znaczy on był w stanie stworzyć wśród księży taki styl życia, zaproponować im taki styl życia, że on automatycznie powoduje życzliwość ludzi. Księża są rzeczywiście jednymi z, prawda, z ludzi. Komentatorzy mówią o tym, że na przykład jest zwyczaj, że autobusy są często zapchane i do autobusów w pewnym momencie wchodzi określona liczba ludzi, drzwi się zamykają, trzeba czekać na następny. Jeżeli jest ksiądz, jeżeli jest zakonnica, zawsze jest wpuszczana przed... I to jest dokonanie Bergoglio. Prawda? Że tam jest ten moment jakiegoś bardzo... Nie ma antyklerykalizmu. Prawda? Zwyczajność, prawda? Ten moment drobiazg, ale bycia kibicem, honorowym członkiem tego argentyńskiego klubu piłkarskiego San Atlético San Lorenzo de Almagro, prawda? Z czego się chlubi, pokazuje swój szalik, prawda? Coś bardzo zwyczajnego, coś świadczącego. Świat widzi człowieka, który lubi piłkę nożną, który chodził na mecze jako dziecko, potem jako arcybiskup, potem jako kardynał. Nie wstydzi się tego, nie wstydzi się o tym mówić. A równocześnie coś, co bym określił jako jego radykalizm, to, że on się nie boi gestów, z których zdaje sobie sprawę, że to będą gesty komentowane i uznawane przez wielu za kontrowersyjne. Już jako kardynał w 2001 roku podczas mszy wielkoczwartkowej w Buenos Aires odprawił tą mszę w hospicjum dla chorych na AIDS. I umył nogi, całował nogi 12 osobom, kobietom i mężczyznom chorym na AIDS. Jak wspomniałem, za chwilę powiem o pewnym niebezpieczeństwie tych gestów, ale równocześnie trudno Franciszkowi odmówić autentyzmu w tym wszystkim, prawda? On się nie zmienił, będąc papieżem. On taki sam był zawsze. I cały szereg tych gestów, które wykonał jako już papież Franciszek, które sprawiły, że właśnie te kamery, że zyskał te swoje 5 minut w mediach światowych, no to jest cały szereg tych właśnie małych, zwyczajnych i bardzo skromnych gestów. Zamieszkał u świętej Marty. Zamieszkał u świętej Marty, jak sam mówi, nie tyle z powodu ubóstwa, jak to od razu też w ramach tej operacji Franciszek trochę w Polsce zaczęło, prawda, zaczęło się o tym mówić, biskupi w pałacach, a Franciszek w domu świętej Marty. Otóż mieszkanie, ja przez jakiś czas mieszkałem w domu świętej Marty, mieszkanie papieża tam jest bardzo uciążliwe. Dlatego, że jest to hotel watykański. Zarówno dla osób, które na stałe pracują w Watykanie, które mają tam kilka pięter, a więc kardynałowie, arcybiskupi, którzy wynajmują kilka pięter, jak i dla ludzi przyjeżdżających do Watykanu. Wprowadzenie tam Franciszka z całą ochroną, wyjęcie duże, ja nie pamiętam, czy to jest całe piętro, czy duży kawałek piętra, na jego, to bardzo komplikuje życie. Wiem, że wiele osób musiało się wyprowadzić z tego. Czy to jest taniej niż mieszkanie tam w tych apartamentach papieskich? Nie wiem.
Natomiast Franciszek mówi o tym, że on po prostu chce być razem z ludźmi. Że on jest taką osobą, że chce na co dzień odprawiać mszę z ludźmi, nie w kaplicy papieskiej. Jan Paweł II załatwiał to inaczej, zapraszał zawsze kogoś na tę mszę, na śniadanie. Franciszek robi to w ten sposób. Jest w tym bardzo autentyczny. Cały szereg tych takich gestów, które zaskarbiły mu życzliwość i to uznanie świata, zrezygnował z tych specjalnych butów papieskich, czerwonych, papieskiego pektorału, czyli prawda, krzyża papieskiego, zachował swój krzyż biskupi. Po Watykanie chodzi pieszo, bądź porusza się tym starym jakimś Volkswagenem, który należy do żandarmerii watykańskiej. Jest bardzo zwyczajny. Pamiętamy to jego buonasera, buongiorno, używa rzeczy wiernym dobrego posiłku. Znów, dla wielu osób to jest coś bardzo, bardzo autentycznego. Pierścień rybaka, czyli jego pierścień papieski jest pozłacany. Tradycyjnie był złoty, był wykonany ze złota. Teraz jest tylko pozłacany. Cała historia z jego telefonami, prywatnymi telefonami, gdzie dzwoni sam do kogoś, nie korzystając z pomocy sekretarza, tylko dzwoniąc osobiście reguluje rachunek. Znów, to są wszystko gesty, które łatwo podlegają ocenie o pewną widowiskowość, o pewne zgrywanie się przed kamerami. Ja sądzę, że Franciszek jest w tym wszystkim bardzo, bardzo autentyczny, jest po prostu sobą. Chociaż musi sobie zdawać sprawę z tego, że po pierwsze tego rodzaju nadzwyczajne gesty powodują przyzwyczajenie do tego, że Franciszek zaskakuje. I w związku z tym miejmy nadzieję, że papież zdaje sobie sprawę z tego, że on musi mieć w sobie taki opór przed tym, żeby nie eskalować tego. Prawda? Bo nie można ciągle wymyślać, teraz już wszyscy wiemy, że nosi swoją własną teczkę, że mieszka w domu świętej Marty, że chodzi piechotą. Co jeszcze? Prawda? Zdrowy tryb życia. Żeby nie eskalować, prawda, tego zaskakiwania i tego, ale o to Franciszka nie podejrzewam. Myślę, że to jest raczej taka uwaga pod adresem mass mediów. Publikacje Bergoglia. W Argentynie José Bergoglio opublikował kilkanaście książek. W dużej mierze to są niewielkie pozycje dotyczące duchowości chrześcijańskiej, modlitwy. Później już, kiedy był arcybiskupem w latach 90. i po roku 2000, także książki z dziedziny relacji państwa i kościoła dotyczące problemów Argentyny, chrześcijańskiej tożsamości Argentyny, prawda? A więc generalnie z dziedziny tego, co określilibyśmy jako teologia praktyczna. Opublikował jedną encyklikę 5 lipca 2013 roku. To jest ta piękna encyklika Lumen Fidei, Światło Wiary. W dużej mierze, jak sam przyznał, napisana przez papieża Benedykta. Widać ten styl wybitnego teologa Józefa Ratzingera i tylko te takie duszpasterskie wstawki Franciszka, które wyraźnie się tak naprawdę odróżniają od tego niemieckiego tekstu Ratzingera, który doskonale znamy. I znacznie bardziej już franciszkowa adhortacja apostolska po synodzie biskupów dotyczącym nowej ewangelizacji z jesieni ubiegłego roku, Evangelii Gaudium. I to już dla tych spośród Państwa, którzy nie zajrzeli do tego tekstu, bardzo polecam. Dlatego, że to już jest Franciszek.
na dobre i na złe. To jest Franciszek na dobre, ponieważ to jest bardzo świeży dokument, to jest bardzo świeży język, bardzo duszpasterski, napisany, jest to dokument napisany prostym językiem. Ktoś powiedział o wszystkim, począwszy od rodziny, poprzez niebezpieczeństwo terroryzmu, aż po relacje Kościół-Państwo, o teorii modlitwy, o tym, jak być chrześcijaninem, jak czerpać radość, jak ewangelizować, jaka ma być parafia, jaka ma być diecezja, jaki ma być biskup. W gruncie rzeczy jest to dokument o wszystkim, ale ja bardzo z przyjemnością go czytam, dlatego że jest napisany bardzo świeżym językiem. Bardzo dużo fragmentów w tej adhortacji daje do myślenia, zastanawia. Z drugiej strony są pewne minusy tego świeżego stylu Bergoglio. Nazwałbym to, jeden z polskich teologów powiedział, że papież Franciszek jest myślicielem postmodernistycznym. To znaczy, że on używa małych narracji, których nie łączy ze sobą. Czyli generalnie działa, negatywnie rzecz mówiąc, ktoś by powiedział, działa pod wpływem chwili. To nie do końca tak. To, że on powie kobiecie, z którą rozmawia przez telefon, która żyje w drugim związku, że może przystępować do komunii, to dla niego nie jest częścią, on nie jest myślicielem systemowym, nie jest teologiem w tym sensie. To nie jest dla niego wezwanie do tego, że wszystkie osoby żyjące, on powiedział to dokładnie tej kobiecie, pod wpływem rozmowy z nią, a jej mąż umieścił to następnego dnia na Twitterze, prawda? I to obiegło cały świat. To, że on powiedział w konkretnej sytuacji, kim ja jestem, żeby osądzać taką osobę homoseksualną, która szuka Boga, Franciszek nie jest, jest myślicielem postmodernistycznym w tym sensie, że nie jest myślicielem systemowym, nie myśli kategoriami systemu teologicznego, czyli jak ta konkretna wypowiedź ma się do całości możliwych wniosków, które można by z tego wyprowadzić. Jeżeli w związku z tym Franciszek w adhortacji Evangelii Nuntiandi mówi o tym, że gospodarka oparta na pieniądzu jest złem, to jest to niebezpieczne sformułowanie, bo co to oznacza, że mamy zrezygnować z pieniądza? Nie, dla niego to oznacza, że to, co Kościół zawsze mówił, że ten argument zysku nie może być argumentem najważniejszym. To dałoby się powiedzieć w lepszy sposób, bardziej systematyczny. Tak jak moim zdaniem powiedział to Jan Paweł II, w encyklice Centesimus Annus z 1991 roku. José Bergoglio nie jest myślicielem, nie jest teologiem systematycznym, prawda? Jest duszpasterzem, jest przede wszystkim ewangelizatorem. Kiedy czytamy adhortację Evangelii Gaudium, to znawcy myśli Bergoglio i jego tego kontekstu argentyńskiego mówią, że ta adhortacja wyraża w gruncie te podstawowe rzeczy, które Bergoglio ma do powiedzenia. I za tą adhortacją stoi tak zwana teologia del pueblo. Co to jest teologia del pueblo? Otóż teologia del pueblo jest to pewna próba argentyńskiego przeciwstawienia się marksizującej teologii wyzwolenia. Jak pamiętamy, teologia wyzwolenia bardzo popularna w całej Ameryce Południowej i Środkowej, podczas zwłaszcza pierwszej części pontyfikatu Jana Pawła II, krytykowana wówczas w dokumentach papieskich, w dokumentach Józefa Ratzingera, z jednej strony opowiadała się po stronie ubogich, ale opowiadała się po stronie ubogich
używając do tego aparatu marksistowskiego, który doskonale znamy, a więc proletariat, klasa posiadająca, proletariat musi upaństwowić środki produkcji po to, żeby tak naprawdę ci, którzy posiadają, zniknęli, żeby wszyscy stali się proletariatem, wówczas nastąpi jakiś ostateczny, tak upraszczając, ostateczny stan szczęśliwości powszechnej, bo wszystko będzie należało do wszystkich. Konieczna do tego jest krwawa rewolucja, czyli generalnie likwidacja tych wszystkich, którzy nie zgadzają się z tym procesem zmian. Teologia del Pueblo była próbą wypracowania czegoś pośredniego pomiędzy katolickim status quo, czyli dogadaniem się z rządami wojskowymi, a z drugiej strony teologią wyzwolenia. Czyli była próbą takiego stanięcia po stronie ubogich i opowiedzenia się po stronie, wprowadzenia, opowiedzenia się Kościoła po stronie ludu, czy po stronie narodu, które nie miałoby charakteru marksistowskiego. A więc w gruncie rzeczy była próbą takiego katolickiej opcji na rzecz ubogich. Najwybitniejszym dokumentem tej teologii del Pueblo jest słynny już teraz dokument końcowy Piątej Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej, tak zwany dokument z Aparecidy z 2007 roku, na który Franciszek powołuje się wielokrotnie w Ewangelii Gaudium i który, jak rozumiem, jest już po polsku. Został staraniem biskupa Rysia, Grzegorza Rysia, przetłumaczony i wydany w języku polskim. Zmierzając do końca, chciałbym powiedzieć jeszcze krótko o trzech rzeczach. Po pierwsze, zastanowić się krótko nad pytaniem, czy Bergoglio, tak jak wynika to z jego biografii życiowej, z tych poglądów, które w części już znamy, jest konserwatystą, czy jest liberałem. Po drugie, chciałbym zapytać się, czy krótko zastanowić się, o co chodzi w reformie kurii rzymskiej, o czym wiemy, że to ma być jeden z głównych priorytetów tego pontyfikatu. I po trzecie, zająć się tym, o czym pan prezes Trzeboński wspomniał na początku, a mianowicie mitami na temat papieża Franciszka i tą całą mitologią związaną z tym pontyfikatem. Zacznijmy, i to już postaram się krótko, potraktujmy te trzy punkty jako wstęp do dyskusji, do rozmowy. Zacznijmy więc od pytania, czy Bergoglio daje się w jakikolwiek sposób wpisać w to napięcie konserwatywny-liberalny. Moim zdaniem to pochodzenie Bergoglio z zupełnie innego kontekstu kulturowego sprawia, że jest to bardzo trudne. I widzimy to trochę w tych operacjach medialnych. Zaraz po wyborze, jak w jednym ze swoich tekstów pisze jezuita ojciec Dariusz Kowalczyk, próbowano zrobić z Bergoglio prawicowca, kolaboranta argentyńskiej hunty. Sugerowano właśnie tą kolaborację, to wydanie swoich braci. Kiedy okazało się, że to jest oszczerstwo, że tego się nie da obronić, zaczęto robić z Franciszka lewaka, da? Czyli kogoś o poglądach komunistycznych do tego stopnia, że w jednym z tekstów sam Franciszek czuje się zmuszony do powiedzenia, że nigdy nie byłem komunistą. Niemniej musimy pamiętać, że Kościół w Ameryce Środkowej i Południowej generalnie jest
usytuowany społecznie znacznie bardziej na lewo niż kościoły europejskie, czy już zupełnie kościół w Ameryce Północnej, w Kanadzie, czy zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Słowo prawica w całej Ameryce Środkowej niestety ze względu na okrucieństwo hunty wojskowej kojarzy się źle. To niestety jest krwawa karta ludzkiego nieszczęścia. Możemy zrozumieć Pinocheta, ale nie możemy go usprawiedliwić. Tych metod tortur po prostu nie da się w żaden sposób usprawiedliwić i ta kolaboracja Kościoła z prawicą niestety jest problemem. Poza tym, jak również powołam się na tezy ojca Dariusza Kowalczyka, styl amerykański, styl północnej Ameryki, także moje doświadczenia mówią o tym, północna Ameryka i Stany Zjednoczone są w południowej Ameryce dosyć powszechnie nienawidzone. Prawda? Są utożsamiane tak naprawdę z tym opresorem, który w jakiejś mierze jest odpowiedzialny za biedę Ameryki Południowej. I w związku z tym te wszystkie terminy, wolny rynek, kapitalizm, które także miały swoją polską historię i polskie rozczarowanie, w Argentynie przyjmowane są z bardzo dużą nieufnością. Powoduje to, że wielu księży ulegało i ulega komunistycznym mrzonkom o tym scentralizowanym systemie, który wszystkim da porówno. I to jest trudność usytuowania się Bergoglio w tym wszystkim. Jak być po stronie ubogich, jak krytykować prawicową juntę, równocześnie nie będąc komunistą. Komentatorzy jego poglądów z tych czasów mówią o tym, że zawsze kładł jako przywódca jezuitów, jako prowincjał, jako arcybiskup Buenos Aires, zawsze kładł akcent na pierwszeństwo indywidualnego nawrócenia przed zmianami strukturalnymi. Tyle na temat tego punktu pierwszego, czyli trudu wpisania Bergoglio w ten przedział konserwatywny, liberalny. Punkt drugi, reforma kurii rzymskiej. O co chodzi w reformie kurii rzymskiej? Otóż wydaje się, o reformie kurii rzymskiej mówi się w gruncie rzeczy od Soboru Watykańskiego II. Kiedy śledzimy obrady Watykanum Secundum, widzimy, że tak naprawdę już wtedy pojawił się problem strukturalny, który można opisać w sposób następujący. Jeżeli na Soborze Watykańskim II brało udział około 3000 biskupów, to zarządzanie tak olbrzymim organizmem w skali całego świata, jak doskonale wiemy, przekracza możliwości jednego człowieka, czyli biskupa Rzymu. Wymaga to w związku z tym zbudowania całej struktury, która pomoże mu w zarządzaniu tym niezwykle skomplikowanym, ogólnoświatowym mechanizmem, który ma charakter organizacyjny, duchowy, finansowy, polityczny, bo przecież to są ambasady, to są relacje z głowami państw, to jest interweniowanie w przypadku jakichś konfliktów zbrojnych, próba mediacji, potrzeba w związku z tym informacji o tym, co się dzieje. To jest, ale prawda, zdajemy sobie sprawę z trudności tej administracji. I oczywiście rozwój Kościoła, w tym momencie mamy do czynienia pewnie już z około 5000 biskupów na całym świecie. A więc niebezpieczeństwo, które pojawiło się, z którego od kilkudziesięciu lat biskupi zdają sobie sprawę, jest takie,
że kuria watykańska, która powstała po to, żeby pomagać papieżowi w zarządach Kościoła, w gruncie rzeczy usamodzielnia się, to znaczy staje się czymś na kształt rządu. Z sekretarzem stanu państwa watykańskiego jako prezesem Rady Ministrów. Kim w takim razie jest papież? Papież, jak to powiedział jeden z komentatorów, staje się kimś na wzór królowej brytyjskiej, czyli służy do reprezentowania Kościoła i do funkcji takich właśnie reprezentacyjnych, ceremonialnych, przewodniczenia mszom świętym, święceń biskupów, biskupich i tak dalej. Ale oczywiście to jest ten model parlamentaryzmu brytyjskiego, jest nie do przyjęcia w Kościele. Bo kuria watykańska nie jest rządem. Głową Kościoła nie jest sekretarz stanu, jak to czasami wydawało się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, że sekretarz stanu podejmuje najważniejsze decyzje. Ale głową Kościoła musi pozostać papież, a kuria watykańska nie może przeszkodzić biskupom w bezpośrednim kontakcie z papieżem. A więc kiedy mówimy o reformie kurii watykańskiej, nie tyle chodzi o usprawnienie jej także, ale chodzi o takie przemodelowanie, żeby ona pomagała biskupom w spotkaniu z papieżem i w konsultacjach z papieżami, a nie stawała się taką ścianą dźwiękochłonną, która chroni papieża przed kontaktem z biskupami z różnych części świata, bo to jest wbrew strukturze Kościoła. I wreszcie punkt trzeci, mity na temat papieża Franciszka. Tomasz Terlikowski sformułował takie określenie, moim zdaniem celne, mówiąc o operacji Franciszek. Operacja Franciszek, czyli próba takiego zinterpretowania Franciszka, żeby na przykład przeciwstawić go polskiemu episkopatowi, czy w ogóle polskiemu kościołowi. Prawda? Powiedzieć, że Franciszek jest tym dobrym, my jesteśmy tym właśnie kościołem, który nie jest franciszkowy, a szczególnie nasz episkopat, no może z wyjątkiem dwóch czy trzech biskupów. Ta mitologia dosyć skutecznie została podważona podczas wizyty ad limina polskich biskupów w Rzymie, kiedy Franciszek bynajmniej ich nie łajał, ale przede wszystkim zachował się tak jak primus inter pares, czyli wyraził im wdzięczność za ich pracę i za to, że ten Kościół mimo różnych słabości w Polsce jest żywy, nadal przynosi owoce. Tomasz Terlikowski mówi o, moim zdaniem celnie, o sześciu mitach na temat papieża Franciszka. Pierwszy mit to jest mit rewolucji, który moglibyśmy określić w sposób następujący. Otóż papież Franciszek jako ten, który staje się zwolennikiem pewnej hermeneutyki czy pewnego funkcjonowania w Kościele, które zrywa z poprzednikami. Można mówić w przypadku Franciszka o pewnym bardzo celowym wyborze tematów, które porusza, a które zostawia w tle. Trudno podejrzewać go, znając jego przeszłość, o to, co Ratzinger nazwał hermeneutykę zerwania. Mit 2, lewicowy Franciszek. O tym już trochę mówiliśmy. Mit 3, antyklerykalny papież. Niewątpliwie papież Franciszek mógłby czasami powiedzieć coś ciepłego o księżach i mógłby coś ciepłego powiedzieć o pracownikach kurii watykańskiej. Ja, ponieważ często, w miarę często jeżdżę do Rzymu,
Znam trochę osób, które pracują w Watykanie. Podam jako przykład dominikanina, Wietnamczyka, który generalnie za darmo od 30 lat pracuje w wietnamskiej sekcji Radia Watykańskiego od poniedziałku do niedzieli włącznie. Wychodzi o 6 rano, wraca różnie, ale czasami o 22. Żyje w malutkiej celce 3x3. Prawda? Pracuje. Przypuszczam, że takich ludzi jest setki, tysiące. Niektóre wypowiedzi Franciszka o tym szukaniu, prawda, własnego zadowolenia w kościele, o satysfakcji finansowej, one oczywiście mają swoje zastosowanie, ale Franciszek powinien pamiętać, żeby takich ludzi jak ten staruszek Wietnamczyk przy tej samej okazji nie urazić, żeby im powiedzieć czasami, że jest wdzięczny za ich pracę, bo to są zakonnicy, zakonnice, świeccy, którzy są wdzięczni za to, że za marne pieniądze tak naprawdę, bo Watykan nie jest dobrze płacącą instytucją, może oprócz jakichś tam ważnych, żeby tym ludziom podziękować. Franciszek zmienia nauczanie Kościoła w sprawie homoseksualizmu. Mit numer 4, o tym już mówiliśmy. Mit 5, papież zmieni nauczanie w kwestii komunii świętej dla rozwodników. O tym wspomniałem, mówiąc o tym telefonie papieża Franciszka. Mit 6, milczenie w sprawie obrony życia. Tomasz Terlikowski przytacza cały szereg tekstów, bardzo ważnych tekstów z czasów jeszcze tych argentyńskich, gdzie między innymi w konflikcie z obecną prezydent Argentyny Bergoglio bardzo mocno wypowiadał się na temat obrony życia. I zupełnie ostatni punkt to jest tekst, który wydrukowałem, proszę Państwa, ze strony amerykańskiej prowincji Dominikanów, prowincji nowojorskiej, napisany przez młodego dominikanina Gabriela Toretty, diakona w tym momencie. Tekst, który się nazywa Główne 10 mitów na temat pierwszego roku papieża Franciszka. Mówię o tym tekście po to, żeby pokazać, że ta próba, że to pewne wkurzenie z powodu operacji Franciszek nie związane jest tylko z mediami polskimi, tylko że ono ma charakter trochę ogólnoświatowy. Na ile Franciszek sam pozwolił się w to wmanewrować, to jest inne pytanie, prawda, które powinniśmy postawić. Nie będę komentował tych mitów. Jeśli Państwo zechcą, to możemy do nich wrócić, tylko je przeczytam. Mit, tak jak to, prawda, jest w takich tekstach, które budzą napięcie, odwrotnie niż to jest u Terlikowskiego, odliczanie zaczyna się od 10, prawda, żeby dojść do jednego. A więc dobrze wyszkolony młody dominikanin. Mit numer 10. Papież Franciszek napisał: Kościół nie wierzy już w piekło, gdzie ludzie cierpią. Ta nauka jest nie do pogodzenia z miłością Boga. Uzasadnienie na pół strony. Mit 9. Papież Franciszek zmienił nauczanie Kościoła na temat homoseksualizmu. Mit 8. O tym micie nie było. O 8 nie było w Polsce mowy, przynajmniej ja nie słyszałem. Papież Franciszek stworzy kobiety kardynałów. A więc w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze coś nowego, prawda? Jakaś. Mit 7, również raczej nieznany w Polsce. Papież Franciszek nienawidzi pobożności ludowej.
Mit szósty, papież Franciszek publicznie opowiedział się za rozwodami i możliwością ponownego małżeństwa w Kościele. Mit piąty, papież Franciszek nie mieszka w apartamentach papieskich, ponieważ są zbyt luksusowe. To już o tym mówiliśmy. Mit czwarty. Papież Franciszek w gruncie rzeczy nie jest papieżem. To jeszcze coś nowego. Mit trzeci. Papież Franciszek jest marksistą. Mit drugi. Papież Franciszek nienawidzi trydenckiej formy mszy świętej. Mit numer jeden, który wydaje się dla tego młodego Dominika najważniejszy i który rzeczywiście może służyć w jakiejś mierze jako podsumowanie tej godziny zamęczania państwa. Hermeneutyka kontynuacji z nauką poprzednich papieży nie stosuje się do papieża Franciszka. To jako mit. Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Dziękuję za cierpliwość. Przepraszam za przedłużenie, ale jak mówię, dla mnie samego to była po raz pierwszy próba sformułowania tych refleksji, tych tez na głos i dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że jeszcze ciekawie porozmawiamy wspólnie na ten temat. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy. Pewnie jest, może ktoś z Państwa też chce zabrać głos, ale ja bym zaczął od siebie. Znaczy to, co mi utkwiło, ten mit czwarty, czyli jest papieżem. Co? Tak, o co chodzi? Tak jest. W micie czwartym generalnie chodziło o to, że we Włoszech pojawiła się teoria, że w gruncie rzeczy rezygnacja papieża Franciszka nie była rezygnacja papieża Benedykta nie była wolną decyzją, tylko został zmuszony do tego. Jako odpowiedź na te plotki, papież Benedykt, emeryt, w pewnym momencie wypowiedział się wprost, wydał publiczne oświadczenie, że jego decyzja rezygnacji była decyzją wolną i nieprzymuszoną. Więc rozumiem, że chodziło o to, że wszystko odbyło się zgodnie z zasadami prawa kanonicznego i że konklawe było ważne. Ja chciałem się zapytać, przed wstąpieniem do zakonu, ta droga papieża, on zaś studiował rolnictwo. Tam jakiś dramat był zdrowotny. Coś tam było, ja to z internetu po prostu, nie znam dokładnie jak, czy ksiądz na ten temat. On rzeczywiście, on wstąpił do zakonu jezuitów mając 22 lata, czyli wskazywałoby to rzeczywiście na to, że zaczął jakieś studia. Muszę powiedzieć, że nie wiem nic na temat tego okresu. Bardzo, może ktoś z Państwa coś wie. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. To może drugie pytanie łatwiejsze. Mam nadzieję. Czy w ramach Kościoła, ja będąc za granicą spotkałem dwie takie grupy ludzi, to jest judaizm i hamisze, takie religijne, można powiedzieć, jakby to nazwać, grupy. Ja spotkałem się z hamiszami, tak. No właśnie, które wykraczają, ich działalność wykracza poza religię. To są właśnie osoby cywilne całkowicie, które i tak tam mają pewne rygory na bazie religii, to jest stworzone. Czy w związku z współczesnymi tymi
marksistami i tak dalej. Czy Kościół, czy w ramach Kościoła by to było możliwe? Bo ponieważ pojedynczy człowiek, ja widzę tak na podstawie własnych doświadczeń, jest bardzo słaby w zetknięciu z biurokracją, czy powiedzmy z otoczeniem. Natomiast w takiej grupie i właściwie takie wspólnoty mogły powstać tylko na bazie religii, bo inne się nie mają możliwości. Czy takie coś by było ewentualne? To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja muszę powiedzieć, że sam na ten temat dużo myślę. Moja odpowiedź na to pytanie, czy moja osobista relacja do tego pytania jest łatwiejsza w tym znaczeniu, że ja żyję w takiej wspólnocie jako dominikanin, która w pewien... Tak jest. Tak jest. Więc ja w pewien sposób, moje życie chrześcijańskie jest łatwiejsze, bo ja żyję w takiej wspólnocie, która w gruncie rzeczy, podobnie jak Amiszowie, czy wspólnoty, nie wiem, hasyckie, czy ortodoksyjnych Żydów, mają całkowicie zabudowany sposób życia. Prawda? Jestem rozpoznawany przez habit, przez... Natomiast jeżeli chodzi o osoby świeckie, to ja się bardzo często zastanawiam, czy gdybym był osobą świecką i gdybym chciał żyć wiarą w sposób konsekwentny, sądzę, że znając swoją słabość, musiałbym znaleźć jakąś analogiczną wspólnotę, która w jakiejś mierze zabudowuje tak właśnie cywilizacyjnie ten sposób życia chrześcijańskiego, jak Amisze, bądź wspólnoty hasyckie. Takie wspólnoty są w Kościele, czy takie społeczności, prawda? Bo tak naprawdę one żyją inaczej, ale jeżeli pomyślimy o neokatechumenacie, czy jakichś wspólnotach Comunione Liberazione, całym szeregu tych wspólnot w Kościele, to one w gruncie rzeczy coś podobnego proponują. Może nie tak radykalnie jak Amisze, to znaczy tworząc własne wsie, gdzie, prawda, już to Amisze robią to w sposób bardzo radykalny, bo oni w ogóle odrzucają współczesną cywilizację, prawda, z elektroniką, z telefonami. Prawda? Ale nie mówiąc o odrzuceniu cywilizacji, tylko o stworzeniu pewnej wspólnoty życia chrześcijańskiego, ja sądzę, że ja jako osoba świecka potrzebowałbym czegoś takiego. Bo im bardziej ta kultura, w której żyjemy, robi się niechrześcijańska, bądź często antychrześcijańska, jakby napór, prawda, potrzeba wsparcia, prawda, potrzeba oprzeć się na innych, na jakiejś społeczności. To nam brakuje w Kościele. Znaczy są jakieś wspólnoty na obszarze parafii. One są albo specjalistyczne, a nie są to wspólnoty, które jakby funkcjonują właśnie dla celów takich czysto formacyjnych, dla bycia na co dzień. Tak. W gruncie rzeczy tak naprawdę dobra parafia powinna być taką grupą wsparcia, prawda? To powinna być jakaś społeczność, która pomaga w tym codziennym życiu wiarą dla świeckich, oczywiście, no bo prawda, no... Jeżeli chodzi o Amiszów, to oni tą wspólnotę tworzą w ten sposób, że mają w jednym domu po 100 osób musi się spotkać. Co dwa tygodnie, ja nie wiem, czy tam, jak oni to tam mają, czy dwa razy w roku bodajże mają takie spotkania, organizują i ta osoba udostępnia całe, oni tam przebywają cały dzień ze sobą, bo on przygotowuje posiłki i tak dalej, z całym tym, także to tworzy pewną taką wspólnotę. Poza tym mają swoje szkoły, są odizolowani od otoczenia, czyli nie ma
ma tych wpływów tak. na młodzież. Nie ma telewizji, nie ma radia. Zresztą to samo jest u Żydów. Tak. Też mają swoje szkoły, radia nie ma. Z tym, że oni korzystają z samochodów Żydzi. Natomiast Amisze, w Polsce jest jeden Amisz, którego usunięto z tego, ponieważ jeździł samochodem. No i on tu przyjechał do Polski. Reformowany Amisz. To są przypadki szczególne. Natomiast rzeczywiście te formy życia wzięły się z przekonania, że żeby zachować własną tożsamość, trzeba się jakoś odgrodzić od codzienności, a zwłaszcza od tych negatywnych wpływów. W końcu szkolnictwo katolickie między innymi wzięło się właśnie z takiej potrzeby, prawda, właśnie zachowania tożsamości. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają takiego komentatora ze Stanów Zjednoczonych, który pisywał dla Gazety Wyborczej w latach 90., Jacka Kalabińskiego. Jacek Kalabiński, który wtedy w Stanach Zjednoczonych, ja się z nim bardzo serdecznie zaprzyjaźniłem, byłem jego przyjacielem, a znałem go stąd, bo zanim pojechałem do Stanów Zjednoczonych, to przecież Gazetę Wyborczą na początku lat 90., kiedy jeszcze ją czytałem, zaczynało się od sprawozdania ze Stanów Zjednoczonych, właśnie Kalabińskiego. To był zawsze najciekawszy tekst. On został wyrzucony z Gazety Wyborczej, zresztą w bardzo nieładny sposób, będąc już ciężko chory. Został generalnie zostawiony na bruku. W momencie, kiedy zaczął jako osoba, która miała swoje problemy z Kościołem, bynajmniej to nie była taka, prawda, nie, to nie był człowiek głęboko wierzący, nawracający się pod koniec życia, czego byłem świadkiem, ale zaczął mieć kłopoty z Gazetą Wyborczą, bo zaczął pozytywnie pisać o Kościele w Stanach Zjednoczonych, a między innymi wzięło się to stąd, że on jako osoba generalnie z dużym dystansem wobec Kościoła zdecydował się, że pośle swoją córkę, Martę, do szkoły katolickiej. I napisał, pamiętam, taki duży tekst w Gazecie Wyborczej, pisząc, dlaczego posyłam jako osoba wierząca, niewierząca, agnostyk, dlaczego posyłam córkę do szkoły katolickiej. Napisał, i odpowiedź była na, pamiętam, duży tekst na dwóch szpaltach. Napisał, posyłam córkę do szkoły katolickiej, bo chcę, żeby była wychowana i żeby nie przeprowadzano na niej żadnych eksperymentów edukacyjnych. Chcę, żeby otrzymała klasyczną edukację, żeby jej uczono i dbano o to, żeby się dobrze zachowywała. I dla... W Stanach, W okolicach Waszyngtonu. Także, ale pamiętam, że ja zresztą właśnie wtedy pojechałem do Ameryki, więc znałem i właśnie tą córkę. I to był z jednej strony poziom nauczania, ale też pewien system wychowania, prawda? Nie rezygnowanie z wychowania dzieci, prawda? Szkoła nie służy tylko nauczaniu, ale także wychowywaniu. W Stanach prawie wszystkie kościoły prowadzą szkolnictwo, ponieważ to jest wspierane przez władzę. Mają dofinansowanie. Tak jest. Także większe kościoły wszystkie mają. I żydowskie, i synagogi. Tak jest. Tak. I to jest także próbą, od tego, o czym Pan mówi, pewną próbą budowania swojej tożsamości, tak. Prawda? Żeby nie tak jest, nie rozpłynąć się w tym multikulti. Pytanie, panie prezesie, wymaga odrębnego wykładu i także właśnie ja
postaram się tak zupełnie w skrócie, tylko sugestia jest taka, że temat byłby jak najbardziej na miejscu, ponieważ mamy w tym momencie w 2015 roku, to będzie 50-lecie zakończenia Soboru. I w tym momencie tak naprawdę przeżywamy na jesieni 2014 roku, to będą kolejne rocznice zatwierdzenia kolejnych dokumentów soborowych, a za rok, 8 grudnia, koniec Watykanum Secundum, czyli najważniejszego wydarzenia dla Kościoła w XX wieku. Odpowiadając więc w wielkim skrócie, zapowiadając ten być może przyszły wykład. Sobór Watykański II, może tak, jak w jednym ze swoich tekstów zauważył kardynał Ratzinger, tekstów z lat 60. napisanych krótko po soborze, okres po każdym soborze wiąże się z zamieszaniem. Dlatego, że sobory na ogół zajmują się sprawami tak ważnymi, że potrzebna jest pewna historyczna przerwa, żeby być w stanie zrozumieć sobór, tak naprawdę o co mu chodziło. I często w tej krótkiej perspektywie soborowi przykleja się trochę, do soboru dokleja się własne oczekiwania, czy jakieś własne interpretacje. Jedna z tych własnych interpretacji polegała na przekonaniu, że na tym, co nazwałem już tutaj pewną interpretacją zerwania, tej hermeneutyki zerwania, że Sobór Watykański II zrywa z dotychczasową historią Kościoła i wprowadza zupełnie nowe kategorie w rozumieniu relacji pomiędzy Kościołem i światem. Krótko mówiąc, mówiło się aggiornamento, Kościół otwiera się na świat. W Stanach Zjednoczonych to otwarcie na świat, w ogóle w zachodniej kulturze, nas w pewien sposób mur berliński ocalił. Ocalił nas mur berliński i ocalił nas kardynał Wyszyński, który bardzo dbał o to, żeby te zmiany po Watykanum Secundum były wprowadzane stopniowo. Natomiast podczas tych moich studiów w Stanach Zjednoczonych ja się nasłuchałem bardzo wielu opowieści, jak to było wprowadzane w Stanach Zjednoczonych. I proszę sobie wyobrazić, myślę, że z tym się zetknął Bergoglio również w Argentynie. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że wy dużym klasztorze dominikanów gdzieś na południu Stanów Zjednoczonych wieści o Soborze Watykańskim II są przyjęte w sposób następujący. Otóż po pierwsze ma nastąpić otwarcie Kościoła na świat. Oznacza to, że po pierwsze dominikanie powinni zrzucić habity i powinni się ubierać tak jak wszyscy, bo nie powinniśmy się jako zakonnicy odróżniać od nikogo. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Skoro nie powinniśmy się odróżniać jako zakonnicy i nie podkreślać własnej inności, no to w takim razie nie powinniśmy mieszkać w tych dużych klasztorach, tylko poza tym ich utrzymanie jest drogie. Co powinniśmy zrobić? Sprzedać je. Gdzie w takim razie powinniśmy mieszkać? Powinniśmy zamieszkać tam, gdzie mieszkają wszyscy, czyli wynajmować normalne mieszkania w blokach, w apartamentowcach, tam, gdzie mieszkają wszyscy. I naprawdę tak się stało. Wiele dużych klasztorów, zarówno sióstr zakonnych, jak i braci zakonnych, zostało sprzedanych. I zakonnicy zamieszkali po dwóch, po trzech gdzieś w mieszkaniach. I teraz oczywiście na czym to polega? Otóż na tym, że gdzieś na 10. piętrze wieżowca mieszka takich dwóch miłych, starszych panów razem. Rano w krawatach wychodzą do pracy, wracają gdzieś po 17. Są mili dla wszystkich, za bardzo nie wiadomo kto to jest. No ale są generalnie lubiani. Proszę pomyśleć, jak wygląda apostolstwo powołań w związku z tym.
Tak? Nie ma wspólnoty, prawda? Nie ma zakonu. Szczególnie tego rodzaju pseudoreforma dotknęła zgromadzenia żeńskie. Dlatego, że dla zgromadzeń żeńskich to zrzucenie habitów związane było jeszcze w latach 70. w świecie zachodnim z całą ideologią równouprawnienia kobiet, prawda? I tej antydyskryminacji kobiet. W związku z tym ja mogę mówić o dominikankach. Dominikanki generalnie zniknęły bądź znikną z tego pejzażu amerykańskiego. Na szczęście, ponieważ Kościół jest rzeczywistością żywą, pojawiają się nowe gałęzie dominikanek, ale one wracają do czasów przedsoborowych. Chodzą w habitach, zakładają duże wspólnoty. Dziewczyny, amerykanki wykształcone walą do nich drzwiami i oknami, prawda? Rozwijają się w sposób, to są tak zwane na przykład dominikanki z Nashville, które mają swój główny ten dom w Nashville, Tennessee. To dotknęło również księży, prawda? Bo to jest tak, jeżeli się otwieramy na świat, jeżeli już ten ksiądz się otwiera na świat, no to podstawowe pytanie jest takie, dlaczego nie może mieć rodziny i być księdzem, prawda? Ale jeśli już ma rodzinę, jeżeli już pojawia się jakaś kobieta, no to w pewnym momencie okazuje się, że w takim razie, prawda, celibat jest tutaj przeszkodą. Także kolejnym elementem w latach 70. było otwarcie na psychologię. Ja znów nasłuchałem się bardzo wielu takich wypowiedzi o klasztorze zakonnic gdzieś w Kalifornii, które przeprowadzając swoje doroczne rekolekcje nie zaprosiły rekolekcjonisty, tylko zaprosiły psychoterapeutę. Prawda? Po takim spotkaniu z psychoterapeutą generalnie klasztor się rozwiązał. Dlatego, że one udały się wszystkie w poszukiwaniu swojego celu życiowego. I teraz proszę mnie zrozumieć. Ja odpowiadam na Pana pytanie. To nie jest żaden głos, bo są zgromadzenia bezhabitowe, prawda? To nie jest głos w sprawie przeciwko psychoterapeutom, prawda? To jest głos właśnie jak pewne źle rozumiane reformy i połączenie psychoterapii z duchowością może prowadzić do zupełnie odwrotnych skutków. Znalazłem godzinę mszy świętych, w niedzielę sprawiałem niemieckiego języka, ale to nie trzeba znać niemieckiego, żeby uczestniczyć w Eucharystii. I pierwsza rzecz, która mnie wydarzyła, to było komunia na rękę. Do tego byłem jakoś tam przygotowany jeszcze w kraju. Natomiast to, że właśnie cały Kościół poszedł. Jak wstali wszyscy do balasek. Ale to jest potężne. Pierwsze wiem, co ja mały tutaj robię. I potem poznałem polską misję, księdza z polskiej misji katolickiej w Marszu, koło Duisburga. Między Duisburgiem i Dziedzorzem. Taka mała miejscowość Marszu.
sposób misji katolickiej i on, a tą profesjonalę to pani o tym kościele. Ale to chwilę zaproszenie Kościół Świętej Anny. Nie ma, znaczy ja nie twierdzę, że wszyscy są tak wyskoczyli z sakramentu pokuty pojednania, no ale konfesjonalnie to nie robią czego. Natomiast jest ława, coś tu nie wiem. Nie gra i myślę, że polscy, takich opowieści jest, może być bardzo dużo. Polscy duszpasterze, którzy pracują w Niemczech, zdają sobie sprawę z problemu. Bardzo trudno, to jest trochę tak, jak coś zatraci się w historii. Łatwo jest zatracić pewne rzeczy. Bardzo trudno jest wrócić do tego. Mi znajomy duszpasterz opowiadał o tym, że tak naprawdę, oczywiście on wie, kto jest kto w parafii, ale powiedzenie właśnie rozwodnikowi, który idzie do komunii i uważa, że to jest jego święte prawo, on należy do tej parafii, mu się należy ta komunia i koniec, prawda? Zwrócenie mu uwagę na to, że tu jest jakiś problem, ma szereg kontekstów, może oznaczać stracenie tej osoby, bo to zaczęło funkcjonować, prawda, jako prawo. To jest troszkę to, u nas każdy ma prawo wejść do kościoła, prawda? To jest też, gdyby proboszcz powiedział komuś, że ktoś może być grzesznikiem, ktoś może być rozwodnikiem, ale do kościoła może przyjść. Nie wolno nikomu zabronić, prawda, wejścia do kościoła, chyba że się źle w nim zachowuje. Niech to będzie, prawda, Wojciech Jaruzelski, niech to będzie ktoś, Janusz Paliko, dopóki nie wolno mu zabronić wejścia do kościoła, prawda? Nawet gdyby Palikotowi ktoś tego zabronił, protestowalibyśmy. I dopóki się zachowuje porządnie, ma prawo wejść do kościoła, prawda? Od tego są kościoły, są taką przestrzenią. Tak zaczęła funkcjonować komunia. Każdy ma do niej prawo i w tym momencie powiedzenie o tym, że to... Ja oczywiście znam takie opowieści duszpasterzy dominikańskich, czy proboszczów dominikańskich, Polaków w Niemczech, w Bawarii, którzy się z tym zmagają. Myślę, że jakieś otwarte postawienie sprawy w tej materii spowodowałoby od razu ingerencję biskupa. Z wielu powodów. W tle oczywiście także są pieniądze i Kirchensteuer. I to jest tak, że jakby zmieniamy trochę temat rozmowy, ale oczywiście w tle gdzieś jest mowa także o tym, że ten niezwykle bogaty kościół jest uzależniony od pieniędzy i przyzwyczajony do pieniędzy otrzymywanych z podatku i w pewnym momencie odnosi się wrażenie, że on traci swoją wolność. Że te pieniądze już tak są oczekiwane, że proboszcz tak naprawdę boi się powiedzieć parafianom, co, prawda, otwarcie, co... Bo zmniejszy się Kirchensteuer, prawda, zmniejszą się... Jeżeli coś takiego się dzieje, to jesteśmy w bardzo niepokojącej sytuacji, prawda? Ale myślę tak, że chyba po wakacjach już, prawda? Jeżeli ojciec byłby na tyle nam życzliwy i porozmawialibyśmy o Watykanie. Z przyjemnością, tak. Z przyjemnością. O prawdziwce i o fałszywce. Tak jest. O tym, czym był sobór naprawdę. Bo cóż, prawda, w kościele na wskutek tego całego szaleństwa po Watykanum Sekundum pojawiła się całe pokolenie być może ludzi, którzy podważają znaczenie Watykanum Sekundum. To jest bardzo nieuczciwe, bo to jest tak jak z takimi katolikami, którzy mówią już teraz, prawda? Nie wiem, czy tylko ja jestem taką osobą, która zna takie osoby, które mówią, ja nie lubię papieża Franciszka. Tak? Bo Wyborcza tak pozytywnie o nim pisze, że ja go nie lubię. Ja lubię Benedykta i Jana Pawła II, ale ten papież,
Prawda? Ja spotykam takie osoby. Coś takiego stało się z Watykanem II, że na skutek tego szaleństwa, które nastąpiło w imię Soboru, ale niezgodnie z Soborem, cały szereg osób zaczęło mówić, to nie był prawdziwy Sobór. Odnosząc się do fałszywej interpretacji, więc trzeba pokazać, czym naprawdę ten Sobór był i z czego się zrodziły te fałszywe interpretacje, po to, żeby odzyskać go dla nas. Trzeba zrobić operacja Sobór Watykański II, tak jak to robimy z Franciszkiem, prawda, żeby również pokazać, że ani nie jest komunistą, ani nie jest lewakiem, ani nie jest antyklerykami, jest biskupem Rzymu. Tak jak był nim Jan Paweł II, tak jakby i znowu jakaś próba pokazania, że ci poprzedni to byli do luftu, bo jeden był konserwatywny, drugi był Polakiem, więc w ogóle nie rozumiał nowoczesnego świata, a ten nagle, prawda, rozumie. To jest kreowanie jakiegoś obrazu Franciszka, który fałszywego, prawda, i więc... Odnosząc do fałszywego obrazu, można krytykować osobę już, no tak bez, no, de facto, prawda, konkretną. Ktoś Państwa? To co? Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Było mi bardzo przyjemnie. Jeszcze raz dziękuję za cierpliwość i mam nadzieję do szybkiego spotkania przy innej okazji, w innym kontekście. Dziękuję bardzo za pytania, bardzo ciekawe i za rozmowę. Dziękuję panu prezesowi. Zapraszam.